mobilizację swoich wojsk. Jak powinna w tej sytuacji zachować się Polska? My w tej sprawie bardzo ściśle współpracujemy z naszymi sojusznikami, w szczególności w ramach NATO. Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Sojuszu Północnoatlantyckiego, gdzie postanowiono o tym, że zostaje, oczywiście zgodnie z wolą władz irackich wyrażoną w tej rezolucji parlamentu, czekamy jeszcze na jej potwierdzenie przez rząd. Na ten moment misja NATO zostaje zawieszona, ale nie oznacza to natychmiastowego wycofania wojsk. Nie możemy tam oczywiście pozostawać wbrew woli władz państwa przyjmującego. Natomiast liczymy na to, że po tych pierwszych dniach, gdzie wiele decyzji było podejmowanych pod wpływem emocji, że te decyzje czy pomysły na te decyzje nie są ostateczne. Jesteśmy przekonani, że obecność NATO, obecność stabilizacyjna, obecność szkoleniowa ma bardzo głęboki sens, zwłaszcza w walce z Państwem Islamskim, z innymi organizacjami terrorystycznymi. I mamy nadzieję, że władze irackie również będą gotowe do tego, żeby na te nasze argumenty pozostawać otwarte. Sprzeczne informacje płyną ze strony amerykańskiej. Najpierw pojawiły się wiadomości o tym, że Amerykanie także rozważają wycofanie wojsk z Iraku. Teraz Pentagon tłumaczy, że to była jakaś robocza wersja dokumentu, że tak naprawdę nic się w tej kwestii nie zmieni. Tak, no tego rodzaju sytuacje zdarzają się, zwłaszcza gdy jest duże tempo, to nie przejmowałbym się tym szczególnie, bo rzeczywiście jest to też, trzeba pamiętać, wojna informacyjna, że różnego rodzaju informacje są wyciągane na plan pierwszy. Na ten moment Amerykanie nie podjęli jeszcze decyzji o wycofaniu wojsk, według ostatnich informacji, które mamy. Myśli pan, że jeżeli nawet nie będzie otwartego starcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, to coś w rodzaju kolejnej proxy war, wojny zastępczej, być może między Irakiem wspieranym po cichu przez Stany Zjednoczone, po cichu lub otwarcie, a Iranem, to jest scenariusz realny w najbliższych miesiącach, latach? Jest to jeden ze scenariuszy, natomiast też niekoniecznie jest on najbardziej prawdopodobny, dlatego że w regionie Bliskiego Wschodu te konflikty często przybierają postać nie tyle otwartego starcia zbrojnego, otwartej wojny, co raczej poszczególni uczestnicy podejmują pewne działania, na te działania podejmowane są działania odwetowe. Nie jest to często klasyczny konflikt zbrojny z początkiem i końcem i prowadzeniem działań wojennych bez przerwy. Gdyby Iran odpowiedział zamachami na amerykańskie jednostki, czy inaczej, gdyby ugrupowania terrorystyczne po cichu wspierane przez Iran odpowiedziały zamachami na amerykańskie instalacje wojskowe, amerykańskich obywateli, no to jest tak naprawdę potwierdzenie przyczyn, dla których, jak tłumaczył Donald Trump, trzeba było zabić generała Sulejmaniego. Sądzę, że Stany Zjednoczone w tym momencie mają prawdopodobnie najlepsze rozeznanie tej sytuacji. Atak na Sulejmaniego został w ich ocenie podyktowany jego wcześniejszą działalnością i tego rodzaju ataki na siły amerykańskie czy na sojuszników Stanów Zjednoczonych miały miejsce wcześniej. W związku z tym taki scenariusz, że w ramach odwetu za zabicie Sulejmaniego Iran będzie kontynuował tę działalność, jest oczywiście rozważany, jest w dużym stopniu prawdopodobny. Tak to tam na miejscu wygląda. Donald Trump tymczasem deklaruje, Iran nie będzie miał broni nuklearnej. Nigdy. Iran natomiast wycofuje się z podpisanego w 2015 roku nuklearnego porozumienia. No to jest wiadomość niepokojąca. To znaczy, oczywiście mieliśmy też sygnał, Amerykanie to podkreślali od dłuższego czasu, że ich zdaniem Irańczycy nie stosują się do tego porozumienia tak czy inaczej i to ta dzisiejsza czy deklaracja z ostatnich dni, zgodnie z którą się wycofują i nadal będą wzbogacać uran, jest jedynie potwierdzeniem tego, co Amerykanie wcześniej mówili. My możemy jedynie, zarówno jako Polska, jak i Unia Europejska i w ramach NATO również, apelować do władz irańskich także o to, aby nie eskalowały tego konfliktu, aby łagodzić tę sytuację i starać się znaleźć takie rozwiązanie, które nie doprowadzi do działań zbrojnych. Dziś o 14:00 Rada Gabinetowa. Prezydent Andrzej Duda ogłosił wczoraj, że wspólnie prezydent, premier, rząd będą zastanawiać się nad polskimi krokami w tej sytuacji. Politycy opozycji wzywają, przeglądam tutaj choćby opinię z dzisiejszego Faktu, nie deklarujmy udziału w wojnie. Michał Kamiński, Unia Europejskich Demokratów. Niech rząd na razie milczy, wzywa Paweł Kukiz.
Kukiz. Zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, domaga się Borys Budka z Platformy. Przekonajmy Trumpa, by nie zaogniał konfliktu, to wyzwanie polityka lewicy. Maciej Jagdul, jakie będą rekomendacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych na dzisiejszą Radę Gabinetową? Te rekomendacje są jasne od dłuższego czasu. My nie jesteśmy państwem, które będzie dążyło do tego, żeby ten konflikt eskalować. Nie ma mowy o tym, że będziemy w tym momencie starać się doprowadzić do tego, żeby zaangażować się w wojnę. To jest jakaś absurdalna wypowiedź. Tak. Nie ma o tym mowy. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której Polska jako członek Sojuszu Północnoatlantyckiego zostanie poproszona o wsparcie, zresztą my jesteśmy tam na miejscu w ramach sojuszu właśnie, to będziemy oczywiście wykonywać nasze zobowiązania sojusznicze. Natomiast wzywamy, tak jak wszystkie państwa, do deeskalacji, do dialogu, jakkolwiek jest on bardzo trudny w tej chwili. I Rada dzisiejsza jest zwołana po to, żeby prezydent, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ma w konstytucji taką rolę zapisaną, ta sprawa dotyczy bardzo ściśle polskich sił zbrojnych, które są tam zaangażowane, ale prezydent został włączony w ten proces decyzyjny, bo to jest jego kompetencja konstytucyjna. Jak zauważyliśmy kilka minut temu, Izrael ogłosił mobilizację. Czy w takim razie w związku z tym zaostrzeniem sytuacji dojdzie w ogóle do skutku konferencja poświęcona Holokaustowi, planowana na 22-23 stycznia w Izraelu? Ta konferencja, co do której wiemy, że Władimir Putin został tam zaproszony jako jeden z pięciu głównych prelegentów. To jest konferencja na temat Holokaustu, a prezydent Andrzej Duda, jak wczoraj powiedział, wciąż rozważa, czy pojechać, czy nie. Wiemy, dlaczego rozważa pozostanie w domu. No, po skandalicznych słowach z drugiej połowy grudnia Władimira Putina o polskiej odpowiedzialności za wybuch II wojny światowej. Warto też podkreślić, jeśli chodzi o tę konferencję, że ona nie jest organizowana przez państwo Izrael, czy przez czynnik oficjalny, przez fundację, której założycielem jest oligarcha rosyjski, bardzo bliski współpracownik Władimira Putina i człowiek zresztą, który nie ma szczególnych powodów, by pełać sympatią do Polski, ponieważ my udaremniliśmy jego plany zakupu zakładów azotowych kilka lat temu. To jest pan Moshe Kantor. Więc nie dziwimy się z takiego czysto obiektywnego punktu widzenia, że scenariusz jest tak rozpisany, bo on nie był korzystny dla Polski. Natomiast w sytuacji, w której ma to być wydarzenie poświęcone Holokaustowi, który się dział na okupowanych ziemiach polskich, na ziemiach okupowanych przez Niemców, w których Polska i polscy obywatele byli milionami mordowani, no jest sytuacją niedopuszczalną, żeby prezydent Polski nie mógł się wypowiedzieć w sytuacji, kiedy zapraszany jest tam jako główna gwiazda Władimir Putin. Będzie przemawiał nie tylko Putin, będzie także prezydent Francji Emmanuel Macron, będzie reprezentant strony niemieckiej, będzie reprezentant Stanów Zjednoczonych, czyli chodzi tylko o to, żeby polski głos zabrzmiał na równych prawach, czy jeszcze jakiś cel tutaj ma polska dyplomacja, jest jeszcze jakiś powód tego zastanawiania się pana prezydenta? Myślę, że zasadniczym powodem jest kwestia właściwego traktowania różnych uczestników tego forum. Jeśli prezydent Rosji, która od kilku miesięcy co najmniej, w zasadzie od znacznie dłuższego czasu, usiłuje wprowadzać do publicznej debaty fałszywe informacje na temat II wojny światowej, kłamie publicznie na temat rzekomych porozumień Polski z Hitlerem, jednocześnie zatajając czy zaciemniając informacje o tym, że Związek Radziecki był pierwszym sojusznikiem Hitlera, to w tej sytuacji trudno sobie wyobrazić, żeby jeśli Putin otrzymuje możliwość wypowiedzenia się, a Polska takiej możliwości nie otrzymuje, żeby Polska brała w tym udział. Przypominam, że gościem programu Pierwszego Polskiego Radia i Sygnałów Dnia jest Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Ciąg dalszy tej rozmowy na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia, a także na Twitterze, Facebooku i w serwisie YouTube. Pozostając przy Władimirze Putinie i rosyjskiej polityce, ostatnie dni to jest kryzys energetyczny, którego w ostatniej chwili udało się uniknąć na Białorusi. Tam Łukaszence, jego państwu groziło odcięcie od dostaw rosyjskiego gazu i ropy. Jak wyczytałem w jednej z dzisiejszych gazet, Łukaszenko spojrzał na chwilę w bezdenną otchłań. To jest pytanie, które zadajemy sobie w ostatnich miesiącach coraz częściej, bo też i takie sprzeczne sygnały płyną ze strony białoruskiej. Z jednej strony Łukaszenko wyraźnie wysyła sygnały w kierunku Zachodu, z drugiej strony, jak widać, jest potwornie uzależniony od Rosji.
Tak, to się datuje od no, co najmniej 20 lat, kiedy to Rosja z Białorusią podpisały tę umowę tworzącą państwo związkowe. I rzeczywiście w ostatnich tygodniach, miesiącach, ale tych kilku tygodniach najbardziej widać było, że presja na Łukaszenkę, aby pozwolił na pełne podporządkowanie Białorusi Federacji Rosyjskiej, była bardzo duża. On na razie tej presji się nie poddaje. To jest taki trochę taniec na linię z jego strony rzeczywiście, że on stara się balansować między tymi naciskami a próbą zachowania jakiejś podmiotowości w tej relacji. Jednocześnie, jeśli chodzi o sygnały wysyłane przez Białoruś do Zachodu, to te sygnały są cały czas stosunkowo słabe. To znaczy, z jednej strony on pokazuje, że nie jest gotowy do tego, aby w pełni zjednoczyć się, czy w zasadzie poddać dyktatowi Moskwy. Z drugiej jednak w żadnym stopniu nie sprawia wrażenia, jakby był gotowy też do przeprowadzenia zmian, które pozwoliłyby Białorusi zbliżyć się do Europy Zachodniej. A to jest gra, która prawdopodobnie jest obliczona na utrzymanie przede wszystkim władzy przez niego w polityce krajowej, bo pojawiły się takie sygnały kilka miesięcy temu, że ta jego pozycja jest bardzo mocno zagrożona. Dlatego też rola tutaj Zachodu jest na ten moment taka, że no, jak najbardziej jesteśmy gotowi do tego, żeby przyciągać Białoruś do orbity państw zachodnich, ale to nie może się też odbyć zupełnie bezwarunkowo, bo nie można legitymizować reżimu Łukaszenki. Nie może się odbyć bezwarunkowo, ale też bądźmy brutalnie szczerzy, nie pierwszy raz w historii byłaby taka sytuacja, kiedy to siły Zachodu wspierają jakieś państwo, czy próbują je wyrwać z orbity wpływów przeciwnika, no, zaciskając zęby, mimo tego, że sytuacja wewnętrzna w tym kraju nie ma wiele wspólnego z zachodnimi standardami, jeśli chodzi o wolne wybory, wolność słowa i tak dalej. No, krótko mówiąc, to jest pytanie o to, gdzie ten próg ceny należałoby postawić, no bo jednak Białoruś wchłonięta przez Rosję to jest olbrzymie zagrożenie dla Unii Europejskiej. To prawda i dlatego sądzę, że w najbliższych miesiącach będziemy starali się osiągnąć jakiegoś rodzaju porozumienia, także, bo to jest polityka nie tylko dwustronna między Polską a Białorusią, ale przede wszystkim polityka na poziomie unijnym. Polityka wschodnia Unii Europejskiej nie jest w tej chwili czymś, co jest w pełni zrozumiałe dla wszystkich jej członków, zwłaszcza dla państw położonych nieco dalej od Rosji, nie zdających sobie na co dzień sprawy, nie czujących tego zimnego oddechu ze wschodu. Sądzę, że tutaj jest oczywiście bardzo ważne zadanie przed nami, aby tą kwestię na poziom unijny znacznie bardziej tę kwestię eksponować na tym poziomie. Pozostając przy Władimirze Putinie i Rosji, ale jeszcze wracając do poprzedniego tematu, wiemy, że sekwencja wydarzeń jest taka. Możemy spodziewać się niewygodnych, trudnych słów, być może obraźliwych wobec Polski na World Holocaust Forum 22-23 stycznia, o ile dojdzie do tego do wydarzenia, bo wiemy, że sytuacja na Bliskim Wschodzie znów stała się bardzo, bardzo napięta. Później mamy uroczyste obchody rocznicy wyzwolenia obozu niemieckiego, obozu zagłady w Auschwitz. To może być okazja, żeby z kolei polska strona wysłała odpowiednie sygnały, przedstawiła stosowną narrację. To jest najważniejszy punkt w tej chwili prac polskiej dyplomacji, jeśli chodzi o tą wojnę narracji z Rosją. Na pewno ta data jest niezwykle ważna, dlatego że to są oficjalne obchody wyzwolenia obozu i tam rzeczywiście zabierze głos i prezydent Duda, będzie też prezydent Niemiec, jest cały szereg przywódców europejskich, którzy będą mogli na tym forum powiedzieć, jaka była prawda historyczna. I jest to jeden z elementów, nie jedyny, dlatego że my spodziewamy się, że Rosja będzie podejmowała inne działania, na przykład 17 stycznia była taka sytuacja odnośnie jednego z państw bałtyckich, że Rosjanie z okazji wyzwolenia tego państwa, czyli oczywiście podporządkowania go Związkowi Sowieckiemu, urządzają na przykład pokazy fajerwerków, więc spodziewamy się, że coś takiego również może się, tego rodzaju prowokacja w najbliższym tygodniu pojawić, czy w najbliższych tygodniach. Będziemy na to w odpowiedni sposób również reagowali. No, są tacy politycy, którzy uważają, że walka o dobre imię Polski, jej wizerunek powinna przebiegać w sposób inny. W tym tygodniu Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, wybiera się do Brukseli, a na stronie internetowej Senatu pojawił się taki komunikat, że od momentu objęcia swojego stanowiska marszałek Grodzki dba o to, żeby naprawiać zepsuty przez rząd wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. To jest z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej bardzo niepokojąca sytuacja, w której
organy państwa niepowołane do tego, nie mające do tego kompetencji konstytucyjnej, próbują prowadzić politykę zagraniczną. Co więcej, gdy ta polityka zagraniczna jest sprzeczna z polityką prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przez prezydenta, bo to Rada Ministrów i prezydent w Konstytucji wskazane są jako organy prowadzące politykę zagraniczną. Jeżeli mamy sytuację, w której marszałek Senatu nie tyle ta wizyta z ambasadora Rosji Andrzejewa, która miała miejsce 19 grudnia, nie została uzgodniona z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, wbrew informacjom, które się pojawiały. MSZ zostało poinformowane, że pan marszałek zamierza się spotkać. Ale marszałek Grodzki tłumaczy, że po pierwsze to było przed obraźliwymi słowami Władimira Putina, po drugie było to po prostu spotkanie kurtuazyjne. Marszałek po objęciu stanowiska chciał się spotkać z rozmaitymi przedstawicielami innych krajów. A Senat, przypomnijmy, to jest też izba, w której gestii no, jest pewna część relacji międzynarodowych, aczkolwiek mówimy tu głównie o stosunkach z Polonią. Dokładnie tak. Senat ma, i to też wzięło się z pewnego zwyczaju, natomiast w Konstytucji Senat nie ma takiej roli. W regulaminie Senatu rzeczywiście jest wskazane, że marszałek reprezentuje Senat, ale reprezentuje Senat, nie Rzeczpospolitą Polską w kontaktach z państwami obcymi. Jeśli spotkanie pana marszałka z ambasadorem Andrzejewem się odbyło już po słowach Władimira Putina, też chciałbym to sprostować bardzo wyraźnie, bo to się odbyło 19 grudnia. Słowa Putina zostały po raz pierwszy wypowiedziane właśnie 19 grudnia rano. To się odbyło już wcześniej. Oczywiście można powiedzieć, że marszałek mógł o tym jeszcze wtedy nie słyszeć. Natomiast jeśli chce się prowadzić politykę zagraniczną, to niestety trzeba być tutaj bardzo ostrożnym. Dlatego, że Rosjanie momentalnie będą wykorzystywali tego rodzaju sytuację, że oto ambasador Rosji jest na szczeblu MSZ wzywany na poziomie dyrektora departamentu, czyli na poziomie właściwym w kontaktach wzajemnych, a jednocześnie marszałek Izby Wyższej Polskiego Parlamentu zaszczyca go, to tam też jest podkreślone w tym komunikacie, że to się odbyło na prośbę ambasadora Rosji. No oczywiście, że na prośbę ambasadora Rosji. Ambasador Rosji bardzo chce być przyjmowany na wysokim szczeblu. Więc jeśli potem mówi, no wprawdzie w MSZ-cie przyjęto mnie na szczeblu dyrektora, ale tutaj przyjmuje mnie trzecia osoba w państwie z kurtuazyjną wizytą na moją prośbę, rozmawiamy o utworzeniu jakiegoś kanału komunikacyjnego między parlamentami, czyli w zasadzie próby nawiązania ponownego dialogu. W tej sytuacji międzynarodowej i w tej sytuacji dwustronnej coś takiego po prostu nie powinno mieć miejsca. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski powiedział, że oczekuje odwołania przez marszałka Grodzkiego z kolei wizyty w Brukseli. MSZ również oczekuje takiego działania? Rolą MSZ-u nie jest dyktowanie komukolwiek, jakiemukolwiek przedstawicielowi władzy ustawodawczej, co powinien albo czego nie powinien robić. My liczymy raczej na odpowiedzialność, zwłaszcza w sprawach polityki zagranicznej, że tutaj zwycięży ponad interesem politycznym czy partyjnym, że zwycięży polska racja stanu. Jeśli mamy sytuację, w której organizacja międzynarodowa interweniuje na etapie prac legislacyjnych, przecież to marszałek Senatu jest odpowiedzialny za prace legislacyjne w Senacie, więc ja nie do końca rozumiem, jaki jest cel jego wizyty. Przecież to nie jest, to on podkreśla jednoznacznie suwerenność Senatu, suwerenność polskiego parlamentu. I nagle teraz będzie konsultował przebieg tych prac parlamentarnych z podmiotem zewnętrznym. Jest to dla mnie sytuacja zadziwiająca. No, komisje senackie, dodajmy, w tym tygodniu będą zajmowały się projektem ustawy regulującej zachowania sędziów. Gościem Sygnału Dnia i pierwszego programu Polskiego Radia był Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.